Cześć. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o co właściwie chodzi z tą całą narracją. Narracja to treść reportażu, czyli historii ze ślubu, z wesela. I zależy nam na tym, aby Państwo młodzi byli zaangażowani, byli współtwórcami tej historii. Więc chcemy z nimi ustalić, na dobrą sprawę, na jakiej narracji im zależy. Na jakiej to znaczy, Zauważyliśmy, że są mniej więcej dwa trochę takie skrajne typy klientów. Pierwszy z nich oczekuje, żebyśmy nie ingerowali, a jedynie rejestrowali wydarzenia, które dzieją się w dniu ślubu. I tą narrację nazwaliśmy narracją prawdy. Chodzi o nacisk na to, żebyśmy my byli niewidoczni, żebyśmy w jakiś sposób tylko i wyłącznie rejestrowali to, co się wydarza. Natomiast w opozycji do tego mamy drugi typ klientów, którzy oczekują, że im w tym pomożemy, że właśnie będziemy ingerować w ten dzień ślubu, aby zrobić jak najpiękniejszą pamiątkę. Tą narrację nazwaliśmy narracją piękna. I teraz to nie jest tak, że one się totalnie wykluczają, ale są to pewne e, rzeczy, które nam pomagają ustalić, czy idziemy w to, czy w to, bo dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie dostosować się do klienta. Więc w narracji prawdy przede wszystkim jesteśmy z boku, jesteśmy niewidoczni, jesteśmy dyskretni i próbujemy w jakikolwiek sposób zarejestrować, ale niewidoczny, zarejestrować to, co się wydarza. A w narracji piękna zależy nam na tym, aby wesprzeć młodych w tym, aby ten film, aby te zdjęcia były jak najpiękniejsze. Więc pomagamy im w pozowaniu, sugerujemy sytuacje, które dobrze wyglądają w filmie jakby tworzymy trochę scenariusz do tego filmu i później próbujemy wcielić go w życie. I teraz kilka że tak powiem szybkich pytań i odpowiedzi. Po pierwsze, w narracji prawdy to nie jest tak, że to nie jest piękne. Chodzi o pewną definicję piękna. Dla niektórych prawda jest piękna, a dla niektórych trzeba tej prawdzie trochę pomóc, aby stała się piękna. Po drugie, nam po prostu zależy na tym, aby dostosować się do klienta i możemy też szukać rozwiązań pośrodku. Ale nadal zależy nam na tym, aby znaleźć rozwiązanie bliższe którejś ze stron, abyśmy też mogli dobrać odpowiednich wykonawców, odpowiednich operatorów, fotografów, którzy po prostu odnajdują się najlepiej w pewnej narracji. Także podsumowując, mamy narrację prawdy i narrację piękna, i chcielibyśmy, abyście wybierali między jedną a drugą, oczywiście z jakimś tam uwzględnieniem szarości w tym. I Narracje powstały po to, żeby po prostu stworzyć taki materiał, który będzie do Was najlepiej dostosowany. Mamy nadzieję, że wybierzecie ten, który najbardziej czujecie. To tyle o narracji.